Szanowni Państwo, naszym gościem jest profesor Krzysztof Czerski, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, w ostatnim czasie na Ukrainie doszło do rewolucji. Wczoraj nawet obalono, jak się popularnie mówi w Polsce, Lenina. Spadł z sokołu. W tym czasie minister spraw zagranicznych, niby polskiego rządu, twierdzi, że to jest skandal, bo to jest pomnik wpisany do rejestru UNESCO. O co w tym chodzi? Czy nam ktoś na głowę upadł w tym Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Kto tego człowieka tam postawił i dlaczego? Minister Sikorski ma dwie podstawowe wady. Po pierwsze, jest emocjonalnie niedojrzały. Wszystkie jego dowcipy, sposób prowadzenia polityki zagranicznej poprzez Twittera, poprzez komentarze, które naprawdę są w większości kompromitujące, pokazuje, że on jest emocjonalnie do tej funkcji niedojrzały. Ale także ma drugim, z nim jest problem. Po prostu jest dramatycznie nieskuteczny. Dlatego, że Polska prowadziła wobec Ukrainy konsekwentną politykę od pierwszego, bo byliśmy pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy w 1991 roku. Konsekwentnie prowadziliśmy Ukrainę ku Europie. Minister Sikorski miał tylko dołożyć ten ostatni element do tej wieloletniej pracy Polski w Europie i na Ukrainie. Nie potrafił tego zrobić. Na samym końcu potknął się o własne nogi. To jest problem. Nie tylko jego emocjonalności i tego, co robi w właśnie tym całym swoim twitterowaniu, ale także tego, że po prostu jest dramatycznie nieskuteczny, gdy chodzi o fakty. Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Jarosławem Kaczyńskim stanęło na wysokości zadania. To premier Jarosław Kaczyński pociągnął tak naprawdę polityków na Ukrainę. Nie tylko Polski, ale inny. Co zamierza Prawo i Sprawiedliwość jeszcze zrobić? Macie przygotowaną specjalną rezolucję, uchwałę. Co to będzie w Sejmie? Po pierwsze powiedzmy, że premier Jarosław Kaczyński pokazał, to znaczy prawdziwe przywództwo. To jak wcześniej jego brat, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, tak samo teraz premier Jarosław Kaczyński pokazał, co to znaczy przywództwo w polityce międzynarodowej. Wybudził z letargu polityków w Polsce, tych rządzących dzisiaj Polską i też pokazał, co to znaczy po prostu odpowiedzieć jako Polska na potrzeby społeczeństwa ukraińskiego, bo przecież tam na jego widok krzyczona Polska, Polska. Nie PiS, nie Jarosław Kaczyński, tylko Polska. Bo oni zrozumieli, że to jest pierwszy poważny polityk, który tam przyjechał z Polski. I on był tam Polską. To tak bardzo denerwowało zresztą polityków rządzącego obozu dzisiaj w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość ogłosi w Sejmie memorandum dotyczące polityki wschodniej, takie, które pokazywałaby, że polityka wschodnia Polska powinna nie kryć się za Unią Europejską, powinna być przede wszystkim bilateralna. Taka, która budowała polskie relacje z tymi państwami, a dopiero później mobilizować region, Europę i świat dla Ukrainy. Ale to ma być wielka mobilizacja, to rozpocznie się od dużej aktywności polskiej dyplomacji, bo Polska nie może spać, nie może jeździć po całym świecie dzisiaj, gdy dzieją się rzeczy tak ważne na Ukrainie. Nie może być tak, że prezydent jest w Arabii Saudyjskiej, minister zaraz będzie w RPA. Wszyscy gdzie jeżdżą, tylko nie na Ukrainę, gdzie się rzeczy dzieją poważne i takie, które są strategiczne dla polskiego interesu. Panie profesorze, pan jako człowiek doświadczony, jako były wiceminister spraw zagranicznych, w jaki sposób przeprowadziłby przez ten trudny okres dla Ukraińców, dla Polski, dla całej Unii Europejskiej państwo polskie? W jaki sposób wyglądałaby pańska polityka? To memorandum to tak, ale wy jesteście opozycją. Co rząd powinien tak naprawdę zrobić, żeby odwrócić te niekorzystne losy Ukraińców? Bo tak naprawdę my ich wpychamy po części w łapy Putina, dodatkowo jeszcze. Powinniśmy po pierwsze być na Ukrainie, oferować swoją misję dobrych usług, tak żeby tam pomóc, żeby ten konflikt wewnętrzny także, ten napięcie wewnętrzne rozładować. Po drugie powinniśmy być wszędzie w Unii Europejskiej po to, żeby mobilizować instytucje unijne do nowego paktu na rzecz Ukrainy. Powinniśmy być w instytucjach międzynarodowych, takich jak ONZ, jak NATO, jak WTO, jak Fundusz Walutowy, po to, żeby tam budować koalicję chętnych na rzecz Ukrainy, pomocy Ukrainie. Wreszcie powinniśmy mobilizować także świat, a także sami ten gest wykonać. Powiedzieć bardzo jasno w stronę Moskwy z kolei, że polityka Moskwy wobec Ukrainy będzie kosztowała Moskwę dobre relacje z Europą, ze światem. Jeśli Rosja będzie kontynuowała swoje naciski na Ukrainę, to będzie Moskwę kosztowało, nie Ukrainę, ale Moskwę. Bo to my, jako społeczność międzynarodowa, możemy pomóc Ukrainie się Moskwie postawić, ale ona musi rozumieć, że ma w tym
poparcie międzynarodowe, więc jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia bezpośrednio na Ukrainie, w regionie, w Unii Europejskiej, na świecie. I dzisiaj, jak ja to czasami mówię, polskie samoloty dyplomatyczne nie powinny w ogóle lądować. Powinien cały czas w powietrzu latać między różnymi stolicami, żeby budować to wielkie poruszenie na rzecz tej geopolitycznej rozgrywki, jaka się dzieje na Ukrainie, bo to jest gra o rzeczy dużo ważniejsze niż tylko umowa stowarzyszeniowa. To jest gra o geopolityczny podział świata. Myśli pan, że ta rewolucja, która rozpoczęła się na Ukrainie, tak naprawdę może przelać się w polskie granice? Że Ukraina może być jak gdyby z tego bloku wschodniego, pomimo tego, że jest jeszcze w łapach Putina, jest jeszcze w tej Rosji postsowieckiej, tak naprawdę zapoczątkować w bloku wschodnim jak gdyby nowe ożywienie, nową rewolucję, która tak naprawdę po części zaczęła się na Węgrzech? Przede wszystkim miejmy nadzieję, że gra, która do przerwy jest przegrana, będzie wygrana na końcu, że Ukraina uda się zakotwiczyć na stare w porządku europejskim, a później Mołdawia, która umowę parafowała, Gruzja, która umowę parafowała, kraj po kraju powinniśmy te kraje po prostu zakotwiczać, na stałe przyczepiać do porządku europejskiego, po to, żeby właśnie te granice przesuwać. Mam nadzieję, że to się uda. Ja tego sobie życzę, tego życzę Ukrainie, tego życzę Mołdawii, tego życzę Gruzji, Białorusi wolnej w przyszłości, żeby te kraje były po prostu z nami, bo u nas to jest ich naturalne miejsce. To nie Imperium Sowieckie, które jest dla nich naturalnym miejscem, tylko Europa. To jest ich naturalne miejsce polityczne i gospodarcze. I to jest dobre podsumowanie. Naszym gościem był profesor Krzysztof Czerski, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw zagranicznych w rządach Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, dziękuję.